i może pokrótce przejdę chociaż 3-4 odmiany, jak wyglądają pozostałe zboża zimowe u mnie. Ale myślę, że jeszcze pobiję, jeśli chodzi o plon, pobiję wszystkie zimowe zboża, miał tą wodę z wiosny, więc więc na pewno wpłynęło tutaj rozstrzewienie na to, na ten plon. I co? No tak, żeby nie było za długo, tak? Może coś tam, muzyczkę się wstawi na początku, żeby vlog był fajny. I tak dalej, zboża jeszcze są zielone. Zostałe, także pozostaje nam czekać, jeszcze sobie bizonka szykować. Może z bizonka coś nagramy. Zobaczymy, a tymczasem spracujemy. I niech sobie jutro pada, bo też jest potrzebny na kukurydzę. Okej. Czyli co? Jedziemy w drugi rządek, skończymy ten krótki materiał. Muszę baterię podładować w kamerce też, słuchajcie, bo zostało już 20%, widzę. Także tak to wygląda. A tu w razie jakbym tam miał ileś czasu, mogę już sobie obornika nawieść. Napisz, kto tam będzie miał życzenie, może też napisać, jak u was plonował jęczmień, bo też jestem ciekawy, w jakiej branie Polski, czy tam suszej, gdzie mokrzej, jak to wyglądało. Zobaczcie, welki sobie już leżą, fajnie, bo ta słoma bez ości. Kome ma rozrzutnik plew i rozrzutnik tych ości, także ono, tam Kuma nawet pytał, gdzieś odbijają się o taką planteczkę, jakby spadują na ten rozrzutnik i lecą na bok. Także do bydła słoma do ścielenia po takim kombajnie. Właśnie jesteśmy na stodole. Obiecałem wam pokazać nowy nabytek kolegi. I właśnie rozładowujemy i tak to wygląda, słuchajcie. Jest to przyczepa marka Cargo, 8-tonowa. 3 dni temu zakupiona w starej cenie. A ceny, wiecie, jak poszybowały, nie wiem, czy Jarek dał za nią 50 coś tysięcy w grudniu, a teraz już są chyba po 70, z tego co mi kojarzy. No tak to wygląda, solidna bardzo tutaj budowa. Widać, co wam powiem, co mi się w niej nie podoba. Może to się ze mną nie zgodzić, ale akurat mnie się nie podoba. Długość zaczepu, bardzo długi zaczep. 38 cm dłuższy niż w pronarce. Słuchajcie, co nam utrudnia tutaj manewrowanie, wyjazd drzwiami i tak dalej, ten długi zaczep, nie? Nie wiem jak na polu w praktyce, ale tutaj to utrudnia, więc jest to na minus. A zaczepy są chyba Metaltech. Poza tym tutaj solidna budowa. Ja mam koła leśne, jak pamiętacie. Widać, że nowa jeszcze jest, po pierwsze, dopiero nie zakurzona nawet, nie ochlapana błotem i nie zarejestrowana. Właśnie. Poza tym wydaje się tutaj bardzo solidna. Co mi się jeszcze w niej nie podoba, to... Znaczy, to jest mała rzecz może. Zobaczcie. Obrysówki są tutaj, tak wysoko wysunięte. Niby to gumowe, ale tu są zawsze szkła. Jak burtę otworzysz w tą stronę, to będzie kolidowało. Moim zdaniem. Chociaż bardzo rzadko to się otwiera, ale jednak koło zapasowe, tutaj miejsce. No nie ma gdzie indziej go zrobić. U mnie nie ma akurat tak. Miejsce na koło. Fajnie wejdzie, ale gdzieś na grząskim terenie. No może inaczej nie szło rozwiązać. Te koło będzie aż gdzieś, myślę, dotąd. Bo o wiele się zakopiesz, zaraz kołem będziesz wszystko ciągnął, jeżeli by było zamontowane. No ale można je w transport na drogę publiczną założyć. Natomiast na popolach można gdzieś tam zdjąć, nie? Komuś może przeszkadzać. Światła LED-owe to jest trochę plusem. Wysunięte bardziej jak, niż u mnie w tą stronę, bo u mnie są na belce nisko. Czyli lepiej i wyżej są. U mnie gdzieś tam kratki to są gęste i kukurydza tam się nabiera zboże, jak wcofuję w pryzmę. Tutaj to się nie będzie działo, czyli to jest lepiej. U mnie jest typu C belka, która jest dalej. Tutaj skrzydła wystaje jakby w tą stronę, jak widzicie, więcej. I nawet kolega Marek Jenkę powiedział, że to nie tu się zakłada. I myślę, że
to, że skrzynia jest bardziej wysunięta do rozładunku, jest lepiej, bo nawet bez rynienki widzicie, lecili prosto w żmijkę, a u mnie tak blisko nie muszę podjechać, dotykać do tego zderzaka i rynienka sypie znowu w ten, bo jest w niej jakby skrzynia wysunięta, długość pewnie tutaj przy rudzi pszenicy, przyczepy. Zaczep zwykły, u mnie jest automat, to co woli. Zatwieranie, otwieranie, zamykanie, wiadomo to samo. Jeszcze słuchajcie, zobaczcie, że nowa, bo też już w fabryce się nie chciało, z tego co widzę, ponieważ ma balkonik, ma plandekę, ma stelaż, ma wszystko. Przyjechało to na przyczepie, niezłożone, niezmontowane, musi sam sobie montować. No kurde, no ja rozumiem, że wszystko można, ale kupujesz, płacisz dużo pieniędzy, powinno wszystko już być zmontowane, a nie zrób sobie sam, złóż klocki Lego, nie? No, no ale chyba nie zdarzałem z zamówieniami, że tak szybko robią i... bo nie wierzę, że w transporcie to przeszkadza, czy coś w tym stylu, nie? Tutaj dwie masywne linki, żeby nie poleciała do tyłu. No i zawór odcinający kipowanie, żeby za daleko nie wykipować. Poza tym nowe, wiadomo, nowe, fajne. Leśne są bardziej wytrzymałe te koła, tak? To, no ale kwestia wyboru, myślę. Nie wiem, czy firma robi na innym ogumieniu te ósemki, czy nie. Wejdę do pana Izdora, pokażę wam z góry. Drabina ma wysokie szczeble. Tradycyjnie gdzieś tam do góry. Nie sprzedajemy, jak widzicie. Trudno, jeżeli myślę, że cenowo nie przegram, to raz. Druga sprawa, że cena pójdzie, myślę, do góry, a jak nie będzie z paszą, kłopot, pasza będzie gdzieś droga lub coś w tym stylu, to po prostu pasie się go krowami i tyle. Paszy nie będzie się kupować. Tak sobie to fajnie leci. Pamiętacie, jak wróciliśmy z Patrykiem, było trochę gałązek gdzieś tam ta gałązka wpadnie. No, ale tak to czyściutki, suchutki. Także pierwszą przyczepę rozładowujemy. Reszta nam pozostaje. Unosimy do góry, także jak ktoś pamięta ze starszych widzów dawniej, szypami do góry tutaj albo wiaderkami jakimiś, a teraz wika, moment, kipujemy, spaduje, wcześniej tu wysprzątane, wypsikane na robaki, zawsze taką górę można sobie fajnie wykorzystać. Jak byłem mały, pamiętam, to tutaj były snopki z pszenicą, tu stała maszyna, jeszcze to te czasy, słuchajcie, i się rzucało na dół na maszynę i młóciło. I taka prasa kuna była jeszcze do słomy dziwna. Także pierwsze zboże już w magazynie. Zawsze na tą górę, zobaczcie, ile tutaj sobie przyczep mogę ton rzucić. Tu deski zakładam wysoko. Solidne tutaj jest tregry. Są tutaj jest butałowniki fachowo. Tu jest mur, ścianka działowa, bo tam dawniej te zboże, jak tutaj leży, w tej połowie, pod spodem była stajnia, dawniej były konie, słuchajcie. Ja miałem coś takiego jak konie. I tu właśnie, także solidne jest tutaj, możemy tutaj sporo ton tego zmieścić. Słuchajcie, postanowiłem się dokończyć vloga, ponieważ bateria mi wtedy nie pozwoliła przez rzucanie, jak pamiętacie. Mi rozłączyła, więc wam pokażę jeszcze pozostałe zboża, jak wyglądałem na dzień dzisiejszy. Tu mamy pszenicę producent, kto był na poletkach, pamięta, siana bezorkowo, praktycznie 29 czy 30 października. Pokażę wam, jak wyglądają kłosy. Zboże jeszcze zielone, jak widzicie tutaj po tej wichurze wtedy, po tym deszczu kawałkiem tak mi się lekko przewróciła. Lekko, ale poza tym jest w miarę praktycznie stojąca. Kłosy wam pokażę, bo ładnie tu widać, jak wyglądają kłosy. Bardzo wypełnione, będzie grube ziarno. Jeszcze jest zielona, także czasu do żniw mamy sporo. Słuchajcie, będziemy młócić bizonkiem, zobaczymy jaki plon da. Myślę, że nawet fajny. Jeden moim minusem jest to, że troszeczkę za rzadko ją zasiałem, było późno siana. Nikt nie wiedział po prostu, słuchajcie, że będzie taka wiosna sucha,
bo tam od któregoś marca do końca kwietnia praktycznie 40 bieżnego deszczu, co przełożyło się na to, że no nie dokrzewiła się tak jak powinna, tak jak Gentry na przykład, nie? Stąd nie jest tak gęsty ten łany i też ten prąd był dużo, dużo większy. No co, pojedziemy sobie teraz, słuchajcie, na Mokkę i na Asory. Jeszcze przy brzegu będę miał, nie wchodzę, tak już głęboko, bo padało rano. Znaczy się tutaj urosić, dzisiaj 11 lipca. No zielone wszystko ładnie po tych zabiegach BSF-owskich się trzyma. Także zobaczcie, miotły tutaj żadnej. No ładnie to wygląda. Jesteśmy na nie Mokka. Widać jak to wygląda. Przemawia ten zdaniem, że pierwsza była siana dość wcześnie. Ja myślę, że chyba ta odmiana wygra. A wy jak myślicie? Oprócz konkursów napiszcie w komentarzach może, co wy myślicie, która wygra. A tu zobaczcie, jak pięknie ominęło mi się miotełki kawałek. Poza tym ładnie, czyściutko. Można spokojnie powiedzieć. Kawałek to przewrócił fiat niestety. A sorry, nie dodałem wam, że była skracana oczywiście. Tak jest wysoka. Wiadomo, że to jeszcze się uschnie, ale jestem ciekawy, jak u was właśnie to wygląda w Polsce całej ze względu na te susze. U nas teraz znowu tam pada cały rów, tak 2-3 litry. Także jeszcze zielona, myślę, że 2 tygodnie to jest minimum, jak nie więcej. Pod koniec lipca pewnie pszenice pójdą. Jęczmień wiosenny pewnie prędzej będzie, tak z moich obserwacji to wynika. No przeżyte może prędzej. Z tyłu mamy tam Liboriusa. Ale już nie będę po tej rosie szedł, słuchajcie. Podjedziemy sobie jeszcze na Corrado. O, pokażę wam jeszcze Corrado po drodze. Jesteśmy na Corrado, jeden z pól Corrado. Plantacja również pryskana pontosem na jesieni, więc myślę, że warto przemyśleć ten środek, albo inny, ale u mnie się sprawdził, zero miotły, zero chwastów praktycznie. Zobaczcie na te kłosy, jakie ma. Ja uważam, że ono będzie numer jeden w Polsce w tym roku. Według soboru było w zeszłym roku na pierwszym miejscu. Mi się wydaje, że chyba nie zostanie pobite. Naprawdę, jak się weźmie, to zobaczcie. Na dłoni kłos. To jest jak cała dłoń tutaj, nie? Także... O, mam telefon, słuchajcie. Niech sobie dzwoni. Zaraz odbierzemy. Albo oddzwonimy. A że mam bluetootha sparowanego, auto nie włączone, to w aucie... Dzwoni w aucie i tak bym nie odebrał tu na zewnątrz. No, spodziewam się tutaj fajnego plonu na tej słabej ziemi. Gdzie w sumie przeznaczono przerzutę chyba na dłuższe, lepsze ziemię. Kłosy bardzo duże, wyrównane. Bardzo duże. Zobaczymy, jak bizon w to pójdzie. Kurczę. Pierwszy rok mam to przeżyto. Myślę, że będzie petarda. Nie chcę, mówię, wchodzić, bo jest rosa. Do końca leła, ale równiutkie. Zdrowe, także będzie na pewno. A po drugiej stronie tutaj też mam taką sobie mieszankę do krów. Na śrutę, że tak powiem, na paszę. Avatar, Arabella, pamiętacie jak siedzieliśmy z Jarkiem? I owies tam był. Zapomniałem nazwy owca, zobaczcie. Jęczmień już... Avatar, bardzo fajny jęczmień, bo on, zobaczcie, już wisi w dół, kłosy wiszą. Tam nawet nie chcę tutaj, no może... weźmiemy jakiegoś sobie ziarenko. Ale ja uważam, że jęczmienie pierwsze pójdą pod kosę niż zboża zimowe. Też go opryskałem na grzyba, tu mi zostało z tej dwójki. Tego oprysku i tutaj opryskałem. O, jeszcze miękkie, ale już. Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Krzychu. Mamy dzisiaj bodajże 19. Czy dobrze mówię, czy 20? 19 lipca. Kręcę wam z samochodu, będzie krótkie to ujęcie dotyczące, słuchajcie, rozwiązania konkursu, co ważne. Pokazuję wam temperaturę, nie wiem czy będzie widać, dlatego też samochód dosyć dzisiaj się na gorączce, że tak powiem,
nachodzę, bo będę sprzątał siano kiszonkę, a jest, tak widać, 31 stopni, 32. Masakra jest po prostu. Wczoraj kosiłem lucernę, drugi pokos. Wiem, że u was na pewno już pokoszone w większości. Ja pierwszy kosiłem dość późno. Ukazały się pierwsze kwiaty. Na drugim pokosie też jakby to... Wczoraj kosiłem, dzisiaj będę sprzątał. Obserwowałem, że te zboża zrobiły się bardzo żółte. Podkusiło mnie, zobaczcie. Jak widzicie, przeżyto korado. Zacząłem wczoraj. Z ojcem mówię, ach, sprawdzimy. Podkusiło. Wjechaliśmy, słuchajcie... Wjechaliśmy bizonem przed wieczorem o 18.30, 19.00. No i co? No, pierwsza próba, pierwszy zbiornik pokazało, słuchajcie, nam 13.2. A my to jedziemy, ale na drugi już dalej w środku pokazał 15, także myślę, że jeszcze z tydzień oczekiwań co najmniej będzie. Jeśli chodzi o plon, będzie niezły. Będzie niezły, na pewno dużo będzie brakowało do jęczmienia, bo to taka pożywka dla hejterów, słuchajcie, gdzie wszyscy krzyczą, o, bo Krzychu ma plon. Jeżeli jest i kto uważnie słuchał filmu, to nie wycięliśmy dokładnie wszystkiego i Patryk, kto dobrze się wsłuchał, zauważył, że Patryk powiedział, że pokazuje ponad 9 ton kombajn. I gdzieś wycięliśmy taki fragment, gdzie Patryk mówi też o tym, więc może będzie jest zmontowany, wstawiony. A mamy skoszone 60 arów i mamy już praktycznie pełny zbiornik, także pokazuje kombajn 9 ton i myślę, że dużo się nie myli. Nawet bez kalibracji. Ale wydałeś, sprzedałeś, trzeba będzie wyciąć. Co? Sprzedałeś, na razie średni plon. A, no ale z tego kawałka tam może być inaczej. Tak, no. To się wytnie. To się wytnie. W ten film, więc, bo się zaśmiałem, że ja mógłbym coś ściemić, ale Patryk nie okłamie. Więc rozwiązaniem konkursu, słuchajcie, jest dokładnie, bo chciałem, żeby dokładnie podać, bo to też wiele osób napisało komentarze, za które serdecznie wam bardzo dziękuję. I co? Jak sypało? Dokładnie 9 ton 120 kg z hektara. O tym małym nie mówiliśmy. Pierwsza propozycja była na ten mały, pisaliście też w opisie o małym kawałku, ale chodziło nam o średnią. 9120, tak planowało. Czytałem wasze komentarze, jest ich bardzo dużo. Dziękuję jeszcze raz serdecznie. Ktoś był, kilka osób było bardzo blisko, lub nawet ktoś trafił dokładnie, ale to ja do tych osób, słuchajcie, napiszę. Skontaktuję się z osobami, mówię dlaczego z osobami, bo oprócz nagrody głównej, czyli jęczmienia na hektar Teuto, z Wronkowskim, z chłopakami stwierdziliśmy, że będą też nagrody pocieszenia, bo byliście bardzo blisko, nie dużo, 10,5 kg, więc będą jakieś plecaki, czapki, różne tam rzeczy, gadżety takie dla kilku osób, więc z tymi osobami się skontaktuję, poproszę was o numer telefonu, jakiś kontakt, żeby skontaktować się z wami i nagrody, żeby do was wysłać. Co do samego konkursu, widzę, że się bardzo spodobał. Jeśli, proszę was też w komentarzu pod tym filmem, jeżeli macie ochotę i chcecie więcej takich konkursów. Teraz była u mnie firma Hyperin, marka Hyperin obecna, będzie na kolejnym filmie. Jeżeli chcecie jakieś konkursy po prostu związane z Hyperinem, więcej lub innych. Firma bardzo też jakby zaproponowała im to i też chętnie odezwała się. I jeżeli wyrazicie chęć, zrobimy jeszcze jakieś inne konkursy. Po prostu uważam, że to jest fajne takie zgadywanie też i ktoś komuś uda się trafić, ktoś sobie tam wygra i nawet sama satysfakcja z samej wygranej jest już duża. Ja też może jak przejrzę komentarz dokładnie, to powiem, kto to wygrał. Będę chciał oczywiście, żeby ta osoba gdzieś tam podrzuciła zdjęcia, później jak zasieje u siebie, jak u niego to wyjdzie w przyszłym roku. Bardzo mnie to też ciekawi. Tutaj, jeżeli chodzi, jesteśmy, słuchajcie, na Corrado, na pewno będzie mniej, sporo mniej niż, chociaż przeżyto ma bardzo, tutaj zobaczyliśmy duży potencjał, jest bardzo grube ziarno, no ale już niestety przeżyto nie miało tyle tej wody, więc myślę, że realny plon to jest, na razie zgaduję po tym, co wymuciliśmy, po 7 może, 6 z kawałkiem, nie wiem.
nie wiem, po prostu będę wiedział, jak wymucę, nie chcę tu nikogo oszukiwać, więc na pewno sporo do jęczmienia braknie, nie? Także co? Jeszcze raz dzięki za obejrzenie filmu, tak jak wcześniej mówiłem. Jeżeli chcecie więcej konkursów, zapraszam do napisania w komentarzach i te osoby, które... Osoba, bo to na pewno myślę, że będzie jedna, która wygrała. Serdecznie gratuluję i osobom, które były bardzo, bardzo blisko, bo tam widziałem w komentarzach, że były takie też opisy, chyba 5, 10 kilo, 15 trafiliście, więc też serdecznie gratuluję. Jeszcze raz do zobaczenia w kolejnym filmie. Myślę, że żniw będzie dużo więcej materiału. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej!